kochani, Wrocław Trophy wchodzi w decydującą fazę. Trzeci turniejowy dzień, zobaczcie, TVP3, ogólnopolska stacja telewizyjna, transmituje tutaj, nadaje z jednego z największych turniejów w Europie. Na pewno w tej części, kochani, blisko 200 drużyn, 3000 zawodników, 600 meczy. Wśród tych 600, 6 rozegranych przez nasze kaczki FC Yellow. Przypominam serdecznie Wam, że FC Yellow na wyprawie trzeci, czy czwarty, czy trzeci raz, kochani. Ciężko mi już te cyfry łapać, dlatego że wiele tysięcy, jak już nie setek tysięcy kilometrów zjeździliśmy za piłką nożną, setki tysiące spędzonych godzin na boiskach, a tutaj jesteśmy naprawdę z ogromną przyjemnością, kochani. Kosowo, Malta, Francja, Norwegia, wiele narodowości, 16 państw świata dzisiaj wystawiło po kilkadziesiąt drużyn ze swoich państw w różnych kategoriach wiekowych. Zobaczcie, ile boisk, kochani. My za kilka chwil rozegramy swój piąty mecz. Będzie to ostatni mecz w grupie, który zdecyduje o miejscu, które zajmiemy w grupie. Potem konfrontujemy grupę A z grupą B, kochani. Zobaczymy, na ile nam to miejsce, na ile nam to ten mecz tutaj ustawi w grupie nas, na którym miejscu. Słuchajcie, tam mamy kaczki przygotowane do swojego meczu. Docierają do nas kolejni kibice. Wczoraj mieliśmy kolejnych. Miło, kochani, że rodzice są z nami w miarę możliwości. Kto jak daje radę. Mieliśmy część kibiców w piątek, część mieliśmy w sobotę, część przyjechało dzisiaj, kochani, w niedzielę. Zdaje się, że tutaj Garbarnia Kraków rozgrywa swój meczyk. Natomiast ja w tej chwili, kochani, udaję się w kierunku kaczek. Jeszcze raz rzućcie tylko okiem tutaj na wspaniale, profesjonalnie przygotowany turniej. Co ci jedni wygrywają, drudzy przegrywają, kochani. Natomiast tak naprawdę to wielkie święto piłki nożnej, sportu, tego wspaniałego, pięknego sportu. Zbiegło się w czasie, kochani, kiedy znamy czwórkę najlepszych, cztery najlepsze drużyny na świecie. Anglia, Francja, Belgia i do nich dociera Chorwacja. Także, kochani, no tak to wygląda w meczach o finał, w meczach półfinałowych. Te cztery ekipy będą szukać swoich miejsc od 1 do 4. Natomiast tak jak mówię, ja udaję się w tej chwili w kierunku kaczek, kochani. Jeszcze tylko krótki rzut okiem dla Was na wyniki, jakie wypracowały nasze kaczki. Przypominam, dwa mecze udało się wygrać, dwa udało się zremisować, kochani. Nie przegrywamy nic, natomiast no, jest ekipa, która lepiej punktuje od nas, w związku z tym jak na razie jesteśmy na drugim miejscu w grupie. Słuchajcie, z Norwegami prowadząc 1-0 goniliśmy na 2-1, wyprowadziliśmy na 2-2, szkoda, nie udało się ją przesądzić. Natomiast, kochani, no, ten remis drogo nas kosztuje, bo jesteśmy za plecami właśnie Norwegów. Natomiast zobaczcie, kochani, proponuję dać stop klatkę. Zobaczcie, jakie ekipy w stawce. Macie grupę A, grupę B. My reprezentujemy grupę B. Nie analizujemy i teraz tutaj z Wami na gorąco. Możecie spokojnie sobie tutaj zatrzymać teraz przekaz, który pokazuje, i zobaczyć, jak wygląda sytuacja w grupie przed dwoma, przed ostatnim meczem grupowym, a potem jedynki spotkają się w bezpośredniej konfrontacji o wygranie turnieju, dwójki o miejsce trzecie. I tak na ten moment, kochani, nasze FC Yellow z 8 punktami na drugim miejscu. Mamy szansę na 11 punktów. Jeszcze jeden mecz przed nami. Natomiast w tamtej grupie, kochani, na pierwszym miejscu ekipa z Węgier, na drugim miejscu Olimpik Wrocław. Natomiast, kochani, u nas to wygląda tak, że mamy Norwegów, jesteśmy my tuż za nimi, Forza Wrocław za nami, Czesi na miejscu czwartym, Olimpik Wrocław nie punktuje, Sparta Ziębice. Z nimi będziemy grać teraz meczyk, kochani, ale to nie znaczy, że meczyk będzie prosty. Sparta będzie chciała tutaj, kochani, pożegnać się godnie z imprezą, będzie chciała po sobie zostawić fajne wrażenie. Być może mają problemy kadrowe, być może nie udało im się zebrać ekipy na turniej, kochani, a może dzisiaj się już uda, dlatego że turniej jest, kochani, trzydniowy. Siema, jest hat-trick Głuchołazy, tak? Cześć, kochani. Wiecie, że byliśmy u Was w Głuchołazach na turnieju? Na Banderozie, tak? Dokładnie. I udało nam się ten turniej nawet wygrać. Natomiast, słuchajcie... A ile pana drużyna wygrała? W Banderozie? Tak. Wygraliśmy chyba wszystkie mecze wtedy. Natomiast powiem Ale wtedy ile z naszą drużyną?
Oj, wyniku nie pamiętam, ale na pewno świetnie się koledzy starsi pokazali. Mecze były naprawdę wszystkie bardzo fajne. Natomiast kogoś pozdrawiacie, chłopcy? Pozdrawiam moich rodziców. No świetnie. Pozdrawiam moją babcię i rodziców w Holandii. Świetnie, no to ja się też dokładam do tych pozdrowień. Kolega, też jesteś z hat-tricka, Głuchołazy? On świetnie. Jest młodszego rocznika. Rozumiem, a ty jesteś 2,8. Ja też. Czyli jesteście z rocznika na dusi. Słuchajcie, kochane chłopaki, życzę wam powodzenia. W ogóle jak wam się gra? No dobrze. Tak? Apetyty były większe? No troszkę. Ale z tego się sport składa, także słuchajcie, życzę wam, aby tylko ten apetyt zaostrzył wam chęć do pracy, aby w następnym turnieju pokazać się jeszcze lepiej. Także dawajcie piątkę, bo wołają nas, za chwileczkę zaczynamy granie. Powodzenia. Pewnie, że tak. Jak masz na imię? Kamil Pędzik. Kamilku, piszemy tak. Kamil, masz teraz tu Szabłowski. Sebastian. Trzymaj. Jak masz na imię? Natan. Natan. Okej. Okay. Nati. Czekaj, utrzymaj nogę jeszcze. Bociana, uwaga, Natanku, bo nie mamy ręki. Poszło Szabłowski i Sebastian. Niech strzela ta noga. Niech strzela ta noga dużo bramek. Oprzyj sobie nogę u mnie. Uwaga. Strzelasz z lewej czy z prawej? Z prawej. Dobra, dawaj pionę. Trzymajcie się cieplutko. Powodzenia, chłopaki. Dobrej zabawy. Kochani, uderzamy w stronę Kaczek Głuchołazy. Kilka tygodni temu przeżyliśmy naprawdę wspaniały turniej w Głuchołazach. Zresztą piękne miejsce, kochani, mocno usportowione. Orliki, piękne boisko ze sztuczną nawierzchnią, podobnie jak tutaj, gdzie Garbarnia w tej chwili rozgrywa swój mecz. Natomiast mówię, my za kilka chwil z naszymi kaczkami udamy się, kochani, w stronę naszego boiska. 10 bądź 13 na tych dwóch boiskach rozgrywamy zawody. Kochani, no z braku deszczu mamy bardzo upolne lato, które się dosyć szybko zaczęło w tym roku. Wystartowaliśmy z latem, kochani, już w okolicach maja tak naprawdę, także te trawy, zobaczcie, one mają tutaj taki kolor średni, co najmniej jak na kruszy na arenie, są mocno wypalone, tam gdzie gramy są spore kępy. Karinka podkręciła nogę na jednej z kępek. Śmialiśmy się, że tam mamy kępną. Górą było ciężko grać, wysocy obrońcy, dołem ciężko przyjąć piłkę. No, obie drużyny mają zawsze takie same warunki, kochani, ale my jesteśmy bardzo techniczną drużyną. My bardzo ładnie gramy jeden na jeden. My bardzo ładnie, kochani, pracujemy przy technicznych elementach. Natomiast no, nie możemy tutaj do końca naszych umiejętności pokazać. Słuchajcie, kaczki w formie. Za kilka chwil zaczynamy, słuchajcie, akcję. Siema, Zineczku, dzień dobry. Mamy Zinka. Ocki, dawaj pionę. Cześć, Kudełku. Siema, Czymuś. Gucio, jak dzisiaj forma? Mamy troszkę tejpów, słuchajcie, zobaczymy. Może dzisiaj troszkę Gutek nam pomoże, kochani. Siema, Piotrusiu. Łukaszek, żyjemy? Żyjemy, żyjemy. Siema, Kari. Jak nóżka, Karinko? Piątka. Udziełkam. I mała! Do góry idziemy, chodźcie, kochani, przed nami boisko numer 10. 10 czy 13. Cześć, Mariuszku, dzień dobry, gdzie Hubcio? Hubcio, dawaj piąteczkę szybciutko. Idziemy do... jak? Bartuś, dawaj, dziękujemy za pomoc. Pokleiliśmy bandaże, powinno pomóc. Na razie, dziękujemy, wspaniała strefa rolowania. Na 10? Zapraszamy, idziemy na 10. Na którym pan teraz gra boisko? Teraz idziemy na 10, gramy za 20 minut. Cześć, Tomeczku, słuchajcie, musicie zobaczyć naszego najwspanialszego kibica. Dzień dobry, zobaczcie, kto na szczęście przyjechał kibicować. Najmłodsza, przedstaw proszę, bo ona jeszcze mało mówi, co? Kajunia! Kajuśka, słuchajcie, my cię, siostra. Kajuńka, my cię już oglądamy od często, jestem zakochany w tobie. Naprawdę, masz wspaniałego fana we mnie. Oj, 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 ja wiem, ja głos mam chrypkowaty, wystraszyłem się troszkę głosu. Ale Kajusia przyjechała dzisiaj wspomagać brata, kochani, to nasz najmłodszy. Całą drużynę, nie tylko brata. Tak, całą drużynę i brata, no ale wiesz, brata pewnie w szczególności, słuchajcie. Także całą drużynę przyjechali nasi Zinki, kochani, do nas. Także naprawdę mamy wspaniałą atmosferę, super klimat, kochani. Spodziewamy się, że damy dobre zawody, natomiast, kochani, w związku z tym mówię, że zostaje 20 minut do końca, to uderzamy w stronę boiska. Także, kochani, zobaczcie, strefa kibica świetnie zorganizowana. Słuchajcie, 3000 piłkarzy, a do tego całe sztaby szkoleniowe, do tego, kochani, ich rodziny, przyjaciele. Naprawdę piękne
wydarzenie sportowo-kulturalne. Ewciu, dawaj szybciutko piątkę. Jest Ewcia, jest Jadzia, cześć kochana. Słuchajcie, wczoraj mieliśmy jednego kibica, a dzisiaj mamy trójkę. Dziękujemy wam bardzo, żeście dojechały. Chodźcie, bo za 20 minut zaraz startujemy, nie? Jeszcze sobie mamcia powodzenia i czekamy na was. Dziękujemy, że przyjechałyście. Ewciu, zdrówka dużo życzymy. Na kadrze, nie? Na kadrze się zadziało troszkę. Słuchajcie, Ewcia, Olcia, bardzo fajnie usportowione dziewczynki. O, mamcia jeszcze jest. Siema, mamcia. Mamcia szuka Szymona, czyli kochani, no jak wszystkie mamcie tego świata. Natomiast kochani, no jeszcze raz, trzymajcie za nas kciuki, za kilka chwil wchodzimy na meczyk. Nasze kaczki będą swój pojedynek rozgrywać, kochani, z ekipą Sparty Ziębic. Tak jak mówię, Sparta Ziębic, kochani, nie punktowała w tych zawodach, dlatego to wcale nie będzie łatwy mecz. Oni będą robić wszystko, żeby tutaj to zmienić. Pozwolicie, że odbiorę sobie telefonik. Słuchajcie, co się tutaj dzieje? Dzieje się coś fajnego. Widzę, słuchajcie, duże chłopaki, sportowe duże chłopaki. No coś się tu dzieje, słuchajcie, fajnego. Nie wiemy co, ale mamy za mało czasu, żeby to... Siema, Głuchołazy, my was pozdrawiamy serdecznie. Hartwig, dobra banda. Pozdrówcie kolegów z 2-6, dobra? I na jesieni się widzimy. Będziemy u was znowu w październiku. Na Banderozie. Do zobaczenia. Ośrodek Banderoza w Głuchołazach, kochani, bardzo mocno usportowione miejsce. Kochamy tam być, także przypominam, że już w październiku nasze kaczki na kolejnej wyprawie. Natomiast w tej chwili, kochani, ucinamy kamereczkę, podkręcamy tempo, bo 20 minut do meczu, kochani, myśmy troszkę późno dotarli, ale musieliśmy się wymeldować. Po graniu, po dekoracji impreza oficjalnie się kończy, kochani. Natomiast cała tutaj strefa kibica, którą widzicie, strefa covera, różnego rodzaju zabaw piłkarskich i nie tylko. Słuchajcie, to wszystko będzie do naszej dyspozycji. Także do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko, zaraz do was wracam.